Gdzie te prywatki mnie zapomniamy? Czy jeszcze pamiętasz mnie? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny? Gdzie tamten świat? Tak, słucham. Siema, są jakieś dupki wolne dzisiaj u was? Teraz? Czy dupki jakieś wolne są dzisiaj na wieczór? Nie, dzisiaj nie ma, wie pan. A kiedy będą? Znaczy nie będzie, raczej zamknięte jest, wie pan. W porządku, a Jessica kiedy wraca? Nie ma takiej pracownicy u nas, wie pan. Zwolniona? A, bo ona mi inne imię podawała. No dobra, dobra, no to dobra. To dzięki. Pewnie, miłego. Miłego, cześć. Ale dobrze zagrał. Dzisiaj nie będzie. O, patrz, policja, szeryf. Witam serdecznie, proszę pana, zjedziemy sobie z autostrady, dobrze? Pierwszy zjazd po prawo. Proszę pana. Powtórz jeszcze raz i powoli, chłopcze. Mówię, żeby zjechał pan z autostrady. Pierwszy zjazd jedzie na pobocze, okej? Okay? Od razu. Porządku. Zapraszam bardzo. Serdecznie. Nawet w prawo tak zjechać, żeby pan ruchu nie tamować. ...55, od 6 na brązowym krosie seniorowej. Wyłączy pan silnik, oczekuję, dobrze? Witam serdecznie. Chciałem, siema. Lane County Sheriff's Office. Charlie Espresso. A, to pan Charlie. Widzi pan. W tym samym miejscu pana znowu zatrzymuje. Prawda? No widzi pan, jakieś pechowe miejsce dla pana. Pan Charlie, znany jest pan po zatrzymaniu? Tak. No to jaki jest pana zdaniem, to jest powód? Dlaczego moim zdaniem mnie pan zatrzymał? No, dokładnie. Bo nie ma pan nic innego lepszego do roboty. No jest to na pewno jeden faktor, dokładnie. O innych nie wiem, o innych powodach nie wiem. Okej, okay, proszę pana, stałem w tamtym miejscu, bo faktycznie nic innego do roboty nie mam, ale zatrzymałem pana z powodu przekroczenia prędkości. Nie wiem, z jaką prędkością pamięta pan jeszcze po naszej... Zapierdalałem ze 100 mil na godzinę, jak nic. No dokładnie, nawet ponad, proszę pana. I to bez kasku. I to bez kasku. No, życzę ci, młody człowieku, pan... żebyś w moim wieku miał też taką werwę. No dziękuję panu bardzo, mam nadzieję również. No ale to czupryna, myślę, że działa jak kask. Tam nie wiem, na co pan tu układa, jakiś żel, czy co to jest? Czy wie pan co, to jest miks lakieru do włosów plus delikatny żel, proszek no, i suchy szampon. Do malowania, że ten spray też, czy? Nie, nie noszę kasku, bo jakbym założył kask, to prawdopodobnie wyglądałbym po 5 minutach jak pan. Ja. No. Okej, okay, właśnie, tak. W ten sposób. Widziałem ten pocisk, już jak szedł, więc... Oby tak no, pan wszystkie kule widział, panie szeryfie, tego panu życzę. No dziękuję bardzo. Dobra, panie Czersie, poczekam pan sekundkę, dobra, wrócę do radiowozu i zobaczymy jak to będzie. Ale powiem wam szczerze, Charlie kurwa dobrze wygląda, ja pierdolę, dobrze wygląda. Podoba mi się ta wersja Charlie'ego. Pierdolony szef. Ale nie jestem szefem. Jestem po prostu starym, stadyciałym dziadem, który miał kiedyś bordel Vanilla Unicorn. Dziewczyny mi jadły wtedy z ręki.
potrafiły za pracę iść ze mną do łóżka. Ha! Ci starsi pamiętają pewnie, jak obściskiwały mnie na zapleczu, a teraz... Myślę, że w dzisiejszym momencie się bez mandatu. Świetnie. A sekundkę pan poczeka, dobrze? Bo tutaj chcę z panem porozmawiać. Myślę, że nie będzie problemu, jak pan sekundkę poczeka, co? No jeżeli jestem już wolny i nie ma pan żadnych zatrzymań, no to wolałbym załatwić swoje sprawy. No czy wie pan, no dalej prowadzę zatrzymanie drogowe, więc w dalszym ciągu jest pan jednak zatrzymany. Więc jeszcze chwilkę bym wolał, żeby pan poczekał, okej? Okay? Dzień dobry. Dzień dobry. Juka 01. Witam. Ma pan ochotę na krótką podróż? Tak się składa, że się spieszę, panie Duke. Coś ważnego? No, nalegam, tak, bardzo ważny temat. Co za sprawa? No chyba, że pan woli na komendzie, no to możemy pana przetransportować na komendę. Możemy jechać, gdzie pan chce, no jeżeli jestem zatrzymany w jakiejś sprawie. No to nie ma wyjścia, jeżeli nie jestem w żadnej sprawie zatrzymany. Jeżeli nie jestem zatrzymany w żadnej sprawie, to wolałbym jechać załatwić swoje sprawy. Aktualnie jest pan zatrzymany z powodu przekroczenia prędkości i poruszenia się kilkukrotnie bez tablicy rejestracyjnej, więc no, jest pan aktualnie zatrzymany, tak jak już wcześniej panu wspominałem. Dobra. Może pan skorzysta tutaj z przejażdżki ze mną, helikopterem, bo podziwia pan trochę prerię i omówimy pewne tematy. Panie Dziok, ma ważne sprawy do załatwienia. To ważniejsze sprawy niż rozmowa? No wie pan, niektórzy mają ważne sprawy, niektórzy stają na dachu śmigłowcem na posesji czyjś. Rozumiem. No dobrze, w takim razie jest pan zatrzymany. Proszę zejść z motocykla. Za uprawę i handel narkotyków w ilości masowej. Dobra, wróci pan do mnie plecami. Dobrze, panie Charlesie, ma pan prawo zachować milczenie, wszystko co pan do tej pory powie lub zdrowi może mieć do przeciwko panu w sądzie, ma pan prawo do adwokata, jeżeli pan takowego nie jesteś, zostanie panu przydzielony do urzędu. Zrozumiał pan swoje prawa? Jakby pan powtórzył wolniej. Ma pan prawo zachować milczenie, wszystko co pan do tej pory powie lub zrobi może i będzie rzuty przeciwko panu w sądzie. Ma pan prawo do adwokata, jeżeli pan takowego nie jesteś, zostanie panu przydzielony z urzędu. Zrozumiałem. Ma pan tego jakieś pytania jeszcze, czegoś? Żadnych. Okej, dobra, zapraszam w takim razie do rady wozu. Zostaniemy sobie przy mojej masce rody pojazdu. Podać mi go do przesłuchaniówki, pewnie, dobra? Pewnie, to przy masce jeszcze, zobaczymy. Posiadł pan coś przy sobie nielegalnego, coś co mógłby mnie zranić? Tak. Co pan posiada i gdzie to jest? Sprawdź. Jak pan woli. Tak jest wojna, ma pan prawo do milczenia, więc nie ma żadnych problemów. I wiedziałem, że się tak skończy, jak stał pod naszą chatą przez cały dzień, to wiedziałem, że się tak skończy. Chłopaki dawali mi znać. Ja nie mam żadnej trawy, żadnych narkotyków. Mam nielegalną klamę, to prawda. Wystarczyło, żeby soku ją zgubił, to byłbym czysty, nie? No proszę pana, niestety przewrócił się, no tak jak pan mówi. Przewrócił się, no...
Że bez powodu pan na pewno nie jest zatrzymany. Tak, ale motocykl to jest, szanowny panie, moje mienie. Proszę odnotować w raporcie, że podczas zatrzymania motocykl się przewrócił. Ja jak uporam się wszystko... z adwokatami i wszystkim, to sprawdzę, czy się nic mu nie stało. Wszystko, oczywiście, panie Czarsie, wszystko zostanie odnotowane. Świetnie. Będzie pomijał, także jeśli tam adwokat zawnioskuje dostęp do mojego bodycama z sytuacji. Dobrze. Także na spokojnie. Wszystko, co się panu należy, pan otrzyma. 9? Nie, neguję, nie przeszkadzam go. 55 za no proszę się jakiś motocykl z zamaskowanym mężczyzną. Mam broń! Mężczyzna miał broń, celował w stronę radiowozu, jeszcze nie strzelił. No kurde, bandyci. No aktualnie odjechał w kierunku północnym. Cały mężczyzna w na czarno zamaskowany czerwony motocykl typu cross. Weź wyjaśnij, czemu Charlie nie poleciał z grubym, tylko wybrał taką opcję, bo mi ominęło sporo fabuły. Mężczyzna widziałem, jak wyciął. Dlatego, że Charlie dał jasno grubemu do zrozumienia, że musi się wydarzyć coś, za co zapłaciliśmy te 20 tysięcy. Proszę pana, ja nie widziałem nikogo. Widać, że szeryf nie był pocieszony po tej rozmowie i usilnie chciał się ze mną spotkać. No i się spotkał. Zobaczymy, jak to dalej będzie, ale tak jak mówię, no my zapłaciliśmy 20 koła i nic z tego nie ma. Jedyne co to tyranie przez szeryfów, więc ja nie chciałem z nim gadać. Chciałem, żeby zrobił jakiś ruch, który faktycznie mnie zaskoczy i wtedy można by było działać dalej, płacić dalej. No ale widzę, że inny ruch wykonał. Może ma pan jakieś pytanie do mnie, panie Czarsie? Żadnych. Nie ma pan żadnych. Żadnych pytań. Ma pan jakiegoś swojego, że tak powiem, zaznajomionego adwokata, czy...? Mam. No dobrze. Może się panu przydać. Jego rzeczy wsadzić do szafki? Dowodowej? Kisiel przesyła 5 złotych. Siema. Czemu cię zatrzymali, bo dopiero... Szeryf mnie męczy, kurwa, od dwóch dni. Mołotow, trochę amunicji i w sumie to tyle. Jak się pan nazywa? Ja się nazywam panie Charlesie Mike Green. Mój numer znaki to jest 55. Mike Green jak? Mike Green. Mike 55, Green. Numer znaki. Dobrze, Mike. Będziesz pierwszy. Oczywiście, ma pan prawo pójść do Departamentu Sprawiedliwości, złożyć skargę. Także na naszym departamencie, jak on ma taką wolę. Zapraszam pana. Tutaj przez te drzwi sobie pójdziemy, które widzi pan po lewo. No kogo zatrzymałeś? No, pan Charles Espresso. Tutaj w lewo i na dół. A ma pan jakieś, że tak powiem... Nie wiem, czy pan złożył krew do mnie? Tutaj zapraszam. Czy... Nie, dlaczego? Pan numer... Nie, po prostu chciałem wiedzieć. Chciałem wiedzieć, jak się pan nazywa. Pana... Okej, czy według pana popełniłem coś... Coś błędnie, wie pan, na przyszłość. Nie, dlaczego? Że tak powiem... Nie, absolutnie. Dobra, zapraszam. A, do przesłaniówki, przepraszam. Jednak nie do celi. Dobra. W którą stronę? Tu bodajże w lewo. W lewo, dobra. Tak, w lewo. K-
kurwa, twarzą wszystkie drzwi muszę otwierać. Prawo, lewo. Może pan klatką piersiową, jak pan woli. No, pan otworzy. Wygląda pan na dość wysportowanego, więc... A dzięki, taki ficzik. Tak, pan otworzy, wejdę za panem. Dobra, żeby dobra, jeszcze raz nie przypierdolić mordą. Gdzie usiadać? Tak, tak. Tutaj z tej strony, jak pan stoi. Dobra, rozkujecie mnie? Wie pan co, no dostałem polecenie, żeby zostawić pana zakutego, więc... No to przecież jestem w przesłuchaniówce, zabrałeś mi wszystko, co miałem. Daj człowiekowi usiąść się napić. Dobra, sekund. 55 do 01. Przecież przykuć mi możesz rękę do stołu. 55 do 01. Wie pan co, no wolałbym jednak, żeby pan został zatrzymany. Na razie takie dostałem polecenie, więc... No to jest przesłuchaniówka, no przecież kurwa nie odpierdolę maniany. Ja rozumiem. Zobacz na moje rekordy, przecież jestem czysty. No normalnie ja rozumiem, daj człowiekowi usiąść się napić. No przecież ja nawet nie usiądę z tym za plecami. A przekuj mnie z przodu chociaż. Proszę pana, tak jak mówię, no bardzo bym prosił jednak, jeśli otrzymam zezwolenie, to bez problemu za sekundę przyjdę i z powrotem pana odkuję. A szczać możesz, czy czekasz, aż ci pozwolą? Tak, szczać akurat mogę, jeszcze świetnie. Mam no, to, chociaż to już coraz rzadziej. No to współczuję. Tak, żeby pójść się wysrać, to już raczej potrzebuję zezwolenia. Jasne. Tak, dobra, więc naprawdę prosiłbym pana na razie, żeby pan sobie usiadł na spokojnie. Ciężko mi usiąść z tym z tyłu. Nie usiądę w ten sposób. Wygną mi się ręce. Postoję w takim razie. Dobrze, to pan sobie może postać w tych wypadkach. Ja zaraz do pana wrócę. Dobra. A czegoś do picia pan by chciał? Coś do jedzenia? Najlepiej pizzę, margaritę podwójną i do picia. Jakieś slushy albo shake'a. Może też margaritę do picia. Margaritę to albo do jedzenia, albo do ruchania. Do picia to bym wolał shake'a, kole albo szprankę. Pewnie, dobra. Zobaczymy, co ma dzisiaj w naszym menu. Świetnie. Zaraz pan wrócę. To mam go tam zostawić zakutek? No to wpadłem. Zajebany grubas wziął 20 pierdolonych tysięcy tylko i wyłącznie po to, żeby się znęcać i latać helką. Chuja na mnie ma. Zatrzymał mnie za handel narkotykami, jak ja kurwa nawet nigdy nie sprzedałem żadnego jednego pakietu. Co on pierdoli? Nie ze mną te numery. Skończyło się, kurwa, grubasku. Skończyło się. Latać to będziesz, kurwa, na wózku inwalidzkim po tym, co ci z chłopakami zrobimy. Nie będziemy sprzedawać już ziołka, o nie. Skupimy się, kurwa, bezpośrednio na tobie. Nie wyjdziesz z pierdolonej komendy. Ja będę mógł z chłopakami, kurwa, siedzieć na celi, ale za każdym razem, kiedy wyjdziesz, ty, kiedy będę siedział, ty będziesz w szpitalu z kolejną kulą. Aż tak, póki zginiesz. O, maskuję cię, Charles. Dzięki. Powiedz mi, czy naprawdę zmuszasz mnie do sytuacji, w której muszę cię tutaj siłą przyprowadzić? Słuchaj. Chcę się porozumieć i porozmawiać? No ale mówię ci, Duke, że nie miałem dzisiaj dla ciebie czasu. Tak się składa, że jechałem na ważną randkę i spotkanie z zajebistą dupą. No to mogę ci ją przywieźć, kurwa. No niestety spaliłeś mi temat. Słuchaj, Charles. Podczas dzisiejszej rozmowy wydawało tak. mi się, że nie wyhaczyłeś paru ważnych kwestii, które ci przekazywałem. I bardzo mi zależało na spotkaniu, ponieważ chciałem cię przedstawić kolejnej osobie, która ma za zadanie dbać o wasze interesy w momencie, kiedy ja jestem niedyspozycyjny. A czasem tak się zdarza. Momencik. Dam znać, że żyję, bo dziewczyna się martwi. Dasz mi chwilę. Ale nic ci się nie stanie, nie przejmuj się, nie będziesz też zatrzymany, zostaniesz wypuszczony. Ale szerifie, przecież pan znalazł przy mnie broń palną. Spokojnie, no na pogadamy. Na którą nie posiadam licencji. Pogadamy, zobaczymy, spokojnie na razie. Dobra. No. Co pan tam sobie zamawiał? Jeszcze raz pan przypomni, margaritę co? Margaritę zamawiałem, tak. I co jeszcze do tego? O, muszę sobie przypomnieć. Coś do picia, coś do picia. Coś do picia. Woda może być? Czy... Może być woda. Okej, dobra. 01, zostawcie nas tutaj samych na dole. Już? Pożegnałeś ukochaną tam, wytłumaczyłeś... Tak, ale nie rozumiem za bardzo. Jak to kobiety? Jak to kobiety?
Słuchaj, Charles. Chciałbym, żebyś był świadomy jednej kwestii. Logan będzie sprawiał kłopoty naszemu interesowi i temu, na co się umówiliśmy. Jest kolejna sytuacja, kiedy Logan jest poszukiwany, a zgodnie z obowiązującymi nas regułami, my też podlegamy różnym kontrolom i w momencie, kiedy zatrzymujemy osobę, która jest poszukiwana, musimy ją przekazać do jednostki, która prowadzi wobec niej śledztwo. Prokuratura się po niego zgłosiła, no to będziemy naprawdę w patowej sytuacji. Ja nie wiem, o czym pan mówi, szeryfie. Znaczy tak, temat wyglądał tak, że Logan został zatrzymany przez naszych funkcjonariuszy i zaczął przed nimi uciekać. Logan, jaki podczas Logan? Podczas pościgu. Logan Cappuccino. A, kojarzę, tak. Co się stało? Logan został ostatnio przez nas zatrzymany. Aha. Podczas ucieczki zaczął do nas strzelać z broni półautomatycznej. Jasne. Po zatrzymaniu go i obezwładnieniu okazało się, że jest poszukiwany za handel bronią. I Logan jest ściśle powiązywany z panem. I znowu pojawił się temat przeszukania waszej posesji. Śmiało, jeżeli macie jakieś przypuszczenia albo coś, śmiało, wbijajcie. Czyli chce pan być inwigilowany, sprawdzany, przesłuchiwany, przeszukiwany? Panie szeryfie, jedyne co pan ma na mnie, to ta klamka, która przed chwilą została znaleziona i to, że wyruchałem dwie dziwki na pana oczach. Reszta to seria niekoniecznie powiązanych ze sobą zdarzeń. Powiedział pan, że zatrzymuje mnie pan za handel narkotykami, za sprzedaż i za sadzenie, za produkcję. Ma pan na to jakiś kwit? Oczywiście. Tak? Pan Leo Davis, który powołał się na pana sadząc niedozwoloną ilość na posesji. Ale proszę pana, proszę pana, proszę pana. Benjamin Desmond. Proszę Mike pana, Weedy, proszę Logan pana. Logan Cappuccino, proszę Luca pana. Longhill, mówią panu coś te nazwiska? Proszę pana, mówią mi coś te nazwiska, ale szanowny panie szeryfie, wczoraj Część wieczorem... Była zatrzymana za posiadanie narkotyków i sprzedaż. Ale wczoraj wieczorem spotkałem dziewczynę, która powiedziała, że nie lubi starszych facetów, bo ma PTSD po tym, jak ją szeryf zgwałcił i to mówiła o 01. Ale ja nie wierzę przecież w takie głupoty, co ludzie mówią. Proszę pana, może pan wierzyć w co pan Ja się chce. Pytam, czy pan mnie złapał kiedyś za rękę. Bo jedyna sytuacja, jaką sobie przypominam, to pan widział, jak sadzimy pomidory. I miał pan to, szeryf, skontrolować, ale już pan nie przyleciał. Więc się pytam, czy ma pan na mnie, panie szeryfie, jakiś kwit? Bo jeżeli nie, Oczywiście. To proszę mi przebić tę klamkę, ja wychodzę i proszę wypierdalać z naszej posesji, bo pan latasz, kurwa, i mnie to wkurwia. Oczywiście, że mam. Mam nagranie, w którym zgodził pan się na układ. Próby przekupstwa funkcjonariusza. Proszę pana. Zapłacił pan. Proszę pana. 20 tysięcy przelewem na dożynki. Aha. Mam nagrane to na bodykamie. Mam nagrane, gdzie ludzie z miasta, że tak się wyrażę, po strzelaninie niosą pana nieprzytomnego i wkładają do pojazdu. Potem policja potwierdziła mi, że pan został odebrany ze szpitala. Wtedy został złapany również Logan Cappuccino. Zostało na miejscu strzelaniny auto należące do jednego z panów wymienionych przed chwilą przeze mnie. Na pańskiej posesji, na posesji, na której pan przybywa, został kilkukrotnie nagrany pan Leo, który powoływał się na pana, że ma pozwolenie na sadzenie na tej posesji. I każda nasza rozmowa była rejestrowana. Świetnie, to na pewno pan Proszę zarejestrował. Proszę się zastanowić, czy chce pan iść na wojnę z biurem szeryfa. Ja nie chcę na żadną wojnę iść, panie szeryfie. A zbiórka, Ale tak to wygląda. Zbiórka, Jest pan na bardzo którą. Pasywno-agresywny dzisiaj. Panie szeryfie, zbiórka, na którą zapłaciłem, była legalną zbiórką na dobro miasta, na dożynki. Oczywiście. Potwierdziłem tak, to z Departamentem Sprawiedliwości i również nagrałem, że jest to oficjalna zbiórka. Nie wiem, w jakie przekupstwo mnie pan chce wrobić, ale jasno rozmawialiśmy wtedy, że jest to na pomoc państwu, a wy będziecie podchodzić do nas łagodniej. Myślałem, że ominiecie kilka mandatów. Czy coś jest niejasne? No oczywiście, że tak. No proszę cofnąć się chwilę wstecz. Co pan mówił? O czym? Kiedy zgodził pan się na opłacenie 60 tysięcy, kiedy przyjechałem do pańskiej posesji,
i jasno, no, na początku nie jasno, potem troszeczkę jaśniej, bo wydawało mi się, że nie wyłapaliście, zaproponowałem wam za wsparcie dobrowolne możliwości zarobku, po czym wpływa od pana przelew. Dokładnie na kwotę, na którą się mówiłem, umówiliśmy, że nie ja. Niby na wsparcie do rynek, po czym przez najbliższy tydzień, przez chyba 5 albo 4 dni w ciągu 7, w miejscu, gdzie się umawialiśmy, gdzie pan obiecał wspierać sztukę, kulturę, rozwój, jest sadzona nielegalna ilość marihuany, aha, gdzie na bodycamie zgodnie z tym, to wpisuję w dokumentacji, przymrużam oko, ponieważ dostałem 20 tysięcy przelewu z pańskiego nazwiska na konto biura. Moment, panie szeryfie, bo czegoś nie łapię. Czy chce pan powiedzieć, że pan, panie szeryfie, jako szef tego departamentu, co? Pozwalał ludziom na sadzenie nielegalnej ilości narkotyków w zamian za gotówkę? Na przelew? Nie chce mi się w to wierzyć, panie szeryfie. Oj, panie Charles, proszę nie grać głupa. Ale nie, no, panie szeryfie, no sam pan mówił, że jacyś ludzie się połowywali na mnie, proszę pana. Ja rozumiem jeszcze, jak ja bym panu zapłacił i pan mnie by złapał z czymś, to jeszcze rozumiem. Ale panie szeryfie, ale no, zaproponował ludzie, pan, wierzy, pan nie zna, ale zaproponował, ale proszę pana, jacyś ludzie, no proszę pana, znam ludzi, proszę pana. Znam też na przykład ordynatora szpitala, no ale no, no w życiu nie powiedziałbym, że jest moim kolegą, tak? No, pana podczas też znam. Podczas rozmowy telefonicznej, kiedy przyznał mi się pan, że go zna, kiedy informowałem, że taki mężczyzna sadził na pańskiej działce? Z tego co wiem. Dlaczego pan nie zareagował? Nie jako praworządny obywatel, za którego teraz pan się próbuje podawać w tym momencie. Ale ja się nie próbuję podawać, ja taki jestem. Zgrywać głupa. W tym momencie, kiedy do pana zadzwoniłem, zakładam, że powinien pan zareagować. Jak to ktoś sadzi na mojej posesji? Zareagowałem. Dlaczego pan go nie zatrzymał? Ale aż absolutnie zareagowałem. Zareagowałem. Możemy w sądzie zweryfikować bodycama, jak wyglądała pańska reakcja. Ale oczywiście, że... ale proszę pana, to, że ja zareagowałem w taki sposób, jak z panem rozmawiałem, to nie oznacza, że jako obywatel nie pojechałem tam wszystkiego sprawdzić. Okazało się, że chłopak wsadził 2 donice legalne. No bodycam na froncie pokazuje co innego. No i proszę pana... Pierwszego dnia 9 donic, drugiego dnia 5 donic, trzeciego dnia... Ale przepraszam bardzo. Zgodnie z umową sadzi 3. Ale przepraszam, czy to jest... Czy to ja sadziłem te donice, panie szeryfie? Osoba, która powołała się na pana. No ale to, że ktoś się na mnie powołał, no. Uprawę plantacji na pańskiej posesji, aby, czego czy, pan nie zna. Panie szeryfie, czy ja byłem tam? Czy ja byłem tam? To obecny? Nie. No ale to proszę pana, ani to nie jest moja posesja. Ani to nie były moje donice. Ani to nie była moja trawa. Ja nawet, proszę pana, ja nawet nie wiem, czy to była marihuana, bo się na tym kurwa nie znam. Widziałem, że jakieś krzaki rosną. Zapytałem, czy wie, co robi. Powiedział, że legalnie 2. Panie szeryfie, no. Czyli to, że potwierdził pan, że udostępnił pan klucze panu Leo Davisowi, to jednak jest nieprawda, bo to nie jest pana posesja, pan nie ma ale z nim nic kiedy wspólnego. Ja potwierdzałem, że ja komuś klucze podczas dałem? Podczas naszej rozmowy telefonicznej. Że klucze dałem? Padły takie słowa, panie szeryfie? Padły z mojej strony informacje, że pan Leo pokazał mi, że ma dostęp do mieszkania i ma od pana klucze. Pan nie. Na pewno nie przytaknąłem. Jeżeli pan ma, no to proszę, poproszę to otworzyć, to zweryfikujemy, co powiedziałem. Znaczy, no już prokuratura zweryfikuje. No dobrze. No dobrze, no to w takim razie możemy się dzisiaj rozstać. No i do zobaczenia niebawem, pewnie szybciej niż się panu wydaje. Proszę pana, pan i tak już lata nad rzekomo moją posesją po kilka minut dziennie, no więc pewnie do zobaczenia. No. Nie wiem, czemu się pan tak na mnie uwziął, na człowieka, który wspiera Sandy Shores i rozwój. Ja się na pana uwziąłem? Tak. Ja po prostu wykonuję czynności. Prowadzę proszę pana, dalej proszę pana, śledztwo. Proszę pana, panie szeryfie. Przyjechał pan do mnie, zaproponował mi, że przymknie pan oko pewnie na prędkość, na jakieś mandaty, proszę pana, w momencie, w którym wpłacimy na rozwój miasta. Ja rozumiem, no rozwój wsi jest istotny. Nie wynika o mandatach, nie wynika to, co pan mówi. Nagrania bardzo wiele pokazują, panie Charles. Może ja jestem za głupi, panie szeryfie, może się nie zrozumieliśmy.
Pan mówił, że pan mówił, że zadba o nasze bezpieczeństwo. W pańskiej głowie. Tak, Margarity niestety nie było, bo tylko salami. Więc ma pan ochotę, czy nie? Salami? Tak. Nie, mięsa dzisiaj. Nie, pan to pan szery chyba zje, co? Jasne, myślę, że myślę, że tak. To smacznego. Dzięki, dzięki. Panie szeryfie. Jajajajaj. Szkoda, szkoda. Panie szeryfie. Z tego co wiem, podczas naszej rozmowy nigdy nie wyszło, że ja liczę na, nie wiem, legalne hodowanie narkotyków? W życiu. Pan powiedział kilka słów o tym, że możemy się dogadać, że będziemy bezpieczni, że będziemy mogli w spokoju zarabiać pieniądze. No, o tym rozmawialiśmy. Nie musi mi pan nic tłumaczyć. Pańska dzisiejsza postawa wiele mi pokazała. I to mi w zupełności wystarczy. Jasna sprawa. Więc pańska, dzisiaj jest pan wolny. Pańska postawa pokazała mi również wiele, panie szeryfie. Jasne. Zapraszam do wyjścia. A właściwie pańska pasywność. Tędy? Tak, tędy. Do widzenia. A właśnie, ja mam pańskie prawo jazdy i ID jeszcze. Poproszę. Proszę bardzo. Do widzenia. Miłego dnia. Przepraszam, czy na recepcji są jakieś kamery? Tutaj. Proszę pana, na całej komendzie są kamery. Dobra. A w którym miejscu pan pokaże im palcem? No nie wiem, ja to ich nie instalowałem, panu powiem szczerze. Jasne, no dobrze. Może tutaj gdzieś? No nie wiem, w sumie nie widzę tutaj nigdzie. To pomacham. Szczerze. Do widzenia. Do widzenia. No, zawsze mam, wie pan, kamery na klatę. Pewnie. Dobra, powiem wam coś, co jest zajebiste. Czemu pomachałem? Dlaczego? Ej, dziadu! Weź mnie podwieź, kurwa, na sendy. Dobra. Nie zadawaj pytań. Nie ściszaj muzyki, jedź. Dobra.